GoPro mi padło już. Kurde, tam mi się ziemi trochę naciągnęło i nie chcę wciągać. Tak, tatę jeszcze dokosiłem do pełnego. I pojechał rozhodować. Też przestał padać. Znaczy to tak tylko pokropiło, nie? No i Magda ojedzie. Jedzie Magda. Zaraz zobaczymy. Mówiłem jej, aż żeby wyjechała pod górę. A się cały czas to zbiera. Muszę iść z tą ziemię wygarnąć. Zobaczymy od razu, jak sobie radzi. O, deszcz pada. Mówiłem, gaz, podłogę, B3, B4. Jedzie sobie spokojnie. Tu mi nałapało. I mi to trzyma też. O. No i tu jest ta ziemia. I mi tutaj przytrzymuje. Jedzie elegancko! Dobrze jedzie! Elegancko, gaz, podłogę. Nie wiem, na jakim, mówiłem B4, ale nie wiem, czy jedzie B4. Ładnie jedzie. Ale patrzcie, pomyślała i wjechała na ścieżkę. Mi się wydaje, że to ścieżka. Ale na tych oponach nie ma problemu. Nisko ciśnieniówki, super, polecam wam. Kukurydza, nie kukurydza, wszystko to w błocie jeździliśmy, kurde, i pada, no, ale może jeszcze kawałek przejadę. Ona pojedzie, Magda pojedzie ten, dla taty tam pomóc rozładować jeszcze. Idzie, idzie. A nieźle. Kazała mi wyciągnąć tyczkę, żeby miała 4 napęd. Wyciągnęła pod górę elegancko. Dobra. Deszcz pada, trzeba jeszcze kosić, ile się da. Kolejny raz zaczyna padać. Nie no, zawsze musi się coś. Jakbym tak chciał, to by się tak nie burzyło tutaj. Nie no. O. Już trochę nakosiłem. Może jeszcze zbiornik nakoszę. Słońce się przebija, może gdzie nas minie jeszcze. No i koniec, tam się przy... Chciałem dookoła dojechać, chciałem się tu przeciąć, bo już pada za mocno. W zbiorniku nie wiem, jest ponad połowa. Godzina jest 19 i o, w sumie cały dzień dało pokosić. Nieźle. Elegancko, tam stoi John Deerek, Magda go ustawiła. Dobra, zjeżdżamy, tyle na dzisiaj.